Chciałbym się dzisiaj zastanowić nad pojęciem, które w ostatnich latach pojawia się w przestrzeni publicznej, odmieniane jest przez wszystkie niemal przypadki, ale nie wszyscy wiedzą, co to jest. No więc spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, co to jest droga synodalna. Stało się o niej głośno od chwili, gdy na stolicy Piotrowej zasiadł Jorge Bergoglio, argentyński kardynał, który został wybrany na papieża 13 marca 2013 roku i przyjął imię Franciszka. Po poprzednich pontyfikatach, długim pontyfikacie Jana Pawła II, bardzo popularnego w Polsce ze zrozumiałych względów, po krótkim pontyfikacie papieża Benedykta, który rządził Kościołem zaledwie 8 lat, zaledwie dlatego, że właśnie w 2013 roku podał się do dymisji. Jednym z powodów było nieradzenie sobie z coraz większymi problemami Kościoła, przede wszystkim z pedofilią w Kościele, z niechęcią establishmentu rzymskiego, żeby tą sprawę rzeczywiście rozwiązać. Krótko mówiąc, starzejący się Józef Ratzinger uznał, że musi się podać do dymisji i tak zrobił. Na jego miejsce został wybrany wcale nie młody, no ale młodszy od Ratzingera, Bergoglio, który mimo podeszłego wieku z entuzjazmem przyjął swoją funkcję i właśnie od samego początku zaczął mówić o drodze synodalnej. Dlaczego zaczynamy o tym mówić, zastanawiać się nad tym, bo wyraźnie dla papieża Franciszka jest to sposób na rozwiązanie problemów, z którymi właśnie jego poprzednik sobie wyraźnie nie radził. Może jakąś odpowiedzią, czy jakimś tropem odpowiedzi może być etymologia tego słowa, które składa się z dwóch części: syn i odos. W języku greckim syn to jest z i odos, chodos to jest droga. Więc można powiedzieć, że chodzi tutaj po prostu o wspólną drogę. Oczywiście w historii już 2000 lat chrześcijaństwa synod, droga synodalna przybierała różne znaczenia. Mówiło się zwłaszcza o synodzie biskupów, a więc o wspólnej drodze hierarchów w znajdywaniu odpowiedzi na palące problemy rzeczywistości, ale Franciszek wyraźnie wprowadza nową jakość, która polega na tym, że zaprasza wszystkich wiernych, więc również ludzi świeckich, do tego, żeby na tą wspólną drogę wejść. I to jest bardzo ciekawe, bo razem z tym słowem, synod, droga synodalna, Franciszek odświeżył, przywołał inne słowo, które również nie było używane, chociaż jest obecne na przykład w Nowym Testamencie. Chodzi o słowo parezja, parezja. W języku polskim zadomowiło się bardzo dobrze słowo paruzja, podobne, które oznacza właśnie jakieś przyjście, objawienie. Zwykle mówi się o końcu świata, że wtedy będzie takie ostateczne objawienie. Natomiast parezja jakoś się nie przyjęła, zwłaszcza w kontekście kościelnym. I być może nacisk, jaki kładzie Franciszek na słowo synodalność i właśnie na parezję, tłumaczy, dlaczego można mówić o zupełnie nowym okresie, nowej otwartości za pontyfikatu papieża Franciszka. Otóż ta tajemnicza
Parezja to znowu jest słowo greckie, a oznacza mówić otwarcie, szczerze, z odwagą to, co się naprawdę myśli. Więc jest to jakby zupełne przeciwieństwo skrytości, obłudy czy hipokryzji. I papież wielokrotnie kierował tę zachętę, wyzwanie do biskupów, ale też do wszystkich, do wiernych. Mówi, mówcie, co naprawdę myślicie, bo powiedzcie, jak chcielibyście, żeby problemy Kościoła rozwiązać w sposób najlepszy. No i rzeczywiście od 2013 roku mamy do czynienia w kościołach lokalnych z takim wielkim poruszeniem, również w Kościele Polskim. Ta droga synodalna została uruchomiona. Ja sam, chociaż jestem odległy od Kościoła, uczestniczę w takich obradach komisji, czy takiej komórki, można powiedzieć, Kongresu Katoliczek i Katolików w Polsce, którzy spotykają się online ze względu na pandemię, to jest w pewnym sensie łatwiej, i zastanawiamy się, jak ludzie wierzący i niewierzący mogą ze sobą rozmawiać. I właśnie to, co uderza w tych spotkaniach, są tam księża, są tam ateiści, są tam ludzie poszukujący, ludzie odlegli od Kościoła, to jest właśnie ta parezja, czyli my w pewnym sensie wzięliśmy bardzo na serio to, do czego nas zachęca wszystkich papież Franciszek, i mówimy to, co nam się w Kościele nie podoba, co się podoba, co można zmienić, co wręcz trzeba zmienić. I to jest właśnie ta droga synodalna w praktyce. Ale to są, można powiedzieć, bardzo maleńkie grupy. Ich praca nie przebija się do szerokiej publiczności, gdzie no, głównie dominuje ten klerykalny dyskurs, że ważne jest tylko to, co mówią biskupi i księża, a co świeccy, zwłaszcza ci, którzy są poza Kościołem, sobie mówią czy myślą, to tak naprawdę ani biskupów, ani księży nie interesuje. No tak jest w Polsce, ale na przykład już za naszą zachodnią granicą w Niemczech jest zupełnie inaczej. Droga synodalna jest rzeczywiście sposobem, w jaki Kościół niemiecki od dawna, ale zwłaszcza w tych ostatnich latach, rzeczywiście chce zmienić swoje struktury. Ma to związek między innymi z tym, o czym wspomniałem w kontekście abdykacji papieża Benedykta, że na przykład biskupi i księża nie radzą sobie z plagą pedofilii w Kościele. No więc jest pytanie, jak to rozwiązać. I świeccy katolicy dają konkretne rozwiązania, że trzeba ograniczyć władzę biskupów, że trzeba więcej dać kompetencji ludziom świeckim i ekspertom. No to jest właśnie jeden z przejawów drogi synodalnej. Inne to jest na przykład dyskusja nad sensem i potrzebą podtrzymywania celibatu, który dla wielu jest jednym z powodów, dla którego w Kościele katolickim ta plaga pedofilii tak bardzo się szerzy. No więc ludzie świeccy, eksperci znowu podają argumenty, na przykład mówią, że nigdzie w Biblii nie jest napisane, że celibat jest konieczny. I o tym się otwarcie, z odwagą, właśnie z pełną otwartością dyskutuje. Podobnie rzecz, o której w Polsce w ogóle się nie rozmawia, to jest większa rola kobiet w życiu Kościoła. Czy kobiety nie powinny być, tak jak w innych wyznaniach chrześcijańskich, dopuszczone do święceń? I o tym właśnie otwarcie się dyskutuje, podaje się argumenty, biskupi słuchają, i na tym, można powiedzieć, polega droga synodalna. Czy ta droga synodalna kiedyś zawita nad Wisłę, to jest pytanie otwarte, ale nie jest wykluczone, że spadek autorytetu Kościoła, zwłaszcza biskupów, przyspieszy pewne zmiany, także również i w Polsce droga synodalna stanie się sposobem przeżywania wiary katolickiej również wśród polskich katolików.